Hej, witam was bardzo serdecznie w moim drugim odcinku z Lola. Stwierdziłem, że w ramach jakiejś tam korekty charakteru muszę nauczyć się grać tym, czym nie umiem, więc wybrałem sobie uroczo junglera. Będę grał dzisiaj Shivaną, niestety nie mam pojęcia, która jest minuta, jako że Mirilis mi to skutecznie zasłania, ale mam nadzieję, że wszystko będzie oki spoki. Także to, że w tym momencie chyba trochę zaskoczy moich przeciwników tym, że nie zaczynam na redzie, tylko właśnie na... Blue, ponieważ Shivana chyba powinna zacząć od Reda z tego co mi się wydaje. O, i teraz rozkmina, czy... Nie, mogę sobie porobić jeszcze wilki po drodze. Nie ma to chyba większego znaczenia. No i w każdym razie mam nadzieję, że gra będzie bardzo udana. To jest niestety... Znaczy, niestety, to jest normal, ponieważ w rankedach chcę uczestniczyć dopiero, kiedy będę potrafił czymś naprawdę solidnie grać, a ponieważ na razie potrafię grać solidnie jedynie supportami pokroju Tarika. Tarika, nie wiem, na łeście jeszcze ewentualnie... Blitza. No to stwierdziłem, że najlepiej będzie po prostu potrenować w tym momencie i ewentualnie... jakoś potem sobie kupić jakiegoś junglera i dopiero junglować. A jungler to jest najgorsza, tak jakby pozycja najgorsza, no nazwijmy to linia, jaką przyszło mi kiedykolwiek piastować. Nie mam pojęcia, jak się Shivana rozwija. Wiem, że trzeba ją zrobić prawie pod full tankę z jakimś maletem i tego typu sprawami, bo inaczej będzie źle. Okej, mamy First Blooda. Teraz możemy ładnie tu wkleić. Ciekawe tylko... A, spudłowane. Niestety. Nie spudłowane, weszło. Tylko, że niestety ja nie mam żadnej możliwości tak jakby... spowolnienia jej. Wydawało mi się, że jest coś takiego, ale to być może dopiero jak... Nie, chyba nie ma w ogóle możliwości spowolnienia przez Shivanę. Niestety. A bardzo szkoda, bo byłoby to naprawdę bardzo, bardzo fajne. Tego fajne jest to, że każdy podstawowy atak tak jakby skraca cooldown na Q o trochę. Podejrzewam, że kiedy się jungluje, najważniejsze jest W. Tak by mi się wydawało, ponieważ daje nam to AoE damage. Ciekawe, czy środek jest w tym momencie zwardowany, czy mi się tylko wydaje. Ja ogólnie jako jungler jestem kupą, bo zawsze zapominam, znaczy nie zapominam, ale nie potrafię po prostu gankować. Jest to dla mnie, no nie wiem, zbyt skomplikowane, tak bym powiedział. Wow, to się władowałem uroczo. Władowałem się cudownie. Jak nie pójdzie jakiś ignite albo coś, to poszedł ignite, niestety. W tym momencie zdycham, ale to jest tylko i wyłącznie moja mała wina. To w co teraz można pójść? Można pójść w maleta. Nie, to są jakieś core itemsy. Tiamat na pewno nie będę na tym budował. Mogę sobie zbudować Madredy, bo Madredy strasznie lubię. Gorzej tylko, że straciłem mojego Reda, który pewnie jeszcze trochę by podziałał. Chociaż z drugiej strony i tak Shivana, ponieważ nie korzysta z mana na przykład od Blue, jest kompletnie niezależna. Ale kolejna Blue na pewno powędruje na konto naszej Diany. Wydaje mi się, że Talon zwardował krzaki na dole, więc spróbuję na niego wjechać od góry. Ciekawe zresztą, czy to mi się uda, czy niespecjalnie. To bym musiał poczekać, aż on podejdzie do przodu, ale w sumie wątpię. Zapewne wszystko jest uroczo zwardowane i... O, tak, baby! To jest dopiero opcja na ganka. No. Teraz on idzie sobie tutaj i można go łatwo dopaść, o ile on tu faktycznie gdzieś będzie. O! Nie no, please, nie Aatrox again. Bitch, please. Na szczęście nie ma już Ignite'a, więc przynajmniej tyle dobrego. Pewnie warto by zainwestować jeszcze w jakiegoś spell vampa. Właśnie, ciekawe czy Shivana dostaje z... Ciekawe, czy jak Shivana uderza z Q dwa razy, to czy dostaje punkty z... właśnie spell vampa, czy może czegoś innego. Ona się jakoś w ogóle leczy, ale dziwactwo. A, można pójść na dół na golemy. Aha, jestem poproszony, żeby podtrzymać tą uroczą linię, nie ma sprawy. Ja zawsze bardzo chętnie dodatkową farmę sobie pożrę. Natomiast z takim zdrowiem kompletnie nie zamierzam iść w tego Talona. W zasadzie się boję, że tu zdechnę. Jestem za bardzo papierowy jak na Shivanę. Pamiętam, że jak zawsze, jakby jak kiedykolwiek, bo ona jest teraz w ogóle w rotacji, nie?
jak kiedykolwiek zdarza mi się grać na siebie, to zawsze są takie, że w ogóle nie ma zmiły. Milion zdrowia, milion pancerza, nie ma co z nią, nie ma co z taką zrobić. Więc, jak mówię, niestety nie jestem zbyt dobrym junglerem, ale robię co mogę, żeby to zmienić. Dobra, teraz się wrócę, kupię sobie ten kamyk na zdrowie, chyba mnie będzie stać już. Może. Nie stać mi na kamyk na zdrowie, nie, stać mnie będzie, jak tylko wrócę. Czekamy, mamy nasz kamyk. I możemy zaraz ruszać dalej. To pewnie będzie Fate plus Mallet i akurat będzie... I akurat będzie na... O, co ja chciałem? Czekaj. Chwila, pasek, Fate, z tego się robi Malleta i będzie ok. Teraz zrobimy z Dianą Blue, jeżeli będzie chciała. Chyba chce z tego, co widzę. Ok, tu trzeba się odsunąć. Sorki, baby, ale... Fuck. Myślałem, że to nie ten pasek. Dobra, pójdziemy na górę. Może tam nie ma Warda. Chociaż ja w sumie zawsze jak gram na topie, to wszystko mam owardowane. No ciekawe, czy Rengar... No, chodź, misiu, chodź. Chodź, proszę. Aaaa! Tak jest, Viganks. Nie ma to jak po prostu przekozaczone ganki. Teraz mam moją pierwszą umiejętność ucieczkową, jako że odblokowałem moją formę smoka. Myślę, że spokojnie możemy to popchnąć i nikt nie będzie do nas o to żalu, ponieważ Iza wdzięczy nam najprawdopodobniej w tym momencie życie. Tak mi się wydaje, ponieważ on tej medytacji, nawet podczas tej medytacji, nie wiem czy on miał tarcie czy co, ale w każdym razie i tak dość mocno zdychał. To jest ten czerwony pasek, to jest... O, ciekawe co to jest. Aha, to jest ta furia, którą się aktywuje, żeby używać ulta, okej. Okay. Będę starał się pamiętać. I co się w ogóle dostaje za to? Zdaje 200 obrażeń. Oto. Aha, czyli po 20 w momencie, w którym zamieniam się w smoka. Teraz pójdę sobie zrobić reda i być może jakoś wpadnę na bota. Ej, serio, ten Aatrox mnie przeraża, on jest jakiś strasznie mocny. Ale myślę, że jeżeli zbuduję wystarczająco dużo jakiegoś tam właśnie zdrowia czy czegoś takiego, to będzie naprawdę cool. Smite'a sobie pozwolę zużyć. Jak wiem, jak on ma cooldown? Minutę. No kurde. A żeby was normalnie... O, o, misiu, pysiu. Misiu, pysiu. Nie. Uff, na szczęście, już myślałem, że może będzie katastrofa roku. No, ale ogólnie bardzo, bardzo fajnie, że się udało, ponieważ z tego co pamiętam, nafidowana Shyvana to naprawdę spora pomoc dla swojej drużyny. Stać mi już na pasek i pewnie to właśnie będzie mój wybór przy najbliższym powrocie. A mimo tego, że pewnie też sensownie byłoby zbudować Fage'a, mogę pójść na środek i odpuszczować. Cudownie, zaraz będzie Noob, Where Was SS? Ej, kocham to strasznie. Ostatnio chyba w 30 minucie Ludek się upominał o SS. Wiecie, wszystkie linie już popchnięte, nie ma w ogóle towerów i... Where was SS, you noob? I can't play with noobs like you. Znaczy, akurat nie mówił do mnie, ale... Ale taka była sytuacja, strasznie miałem z tego bekę. Zareagował kosmicznym zdziwieniem, że stwierdziłem, że SS-y nie są potrzebne już w takim etapie gry. Bo nie ma linii, z których można by było tak jakby mówić, że... No wiecie, o co chodzi. O! 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 Czy tu się może coś zadziać? Na szczęście mamy jednego Warda w krzaczorach. Tam jest Aatrox. Jakby to zrobić? Czy Diana masz jakiś pomysł? Jeżeli wiedzie mu z tego czegoś... Wiedzie mu z tego czegoś. Oj, no tak. O tym mi się zapomniało. O! Co to było? Co to było? Fuck, przecież on ma tą pasywkę. To faktycznie, kosmicznie moja wina, zapomniałem. Ale zajawa. Kurde.
kompletnie mi to wyleciało z głowy. Dobra, w takim razie możemy w tym momencie pójść sobie w pasek, w mieczyk i pozbierać nam maleta przy kolejnym powrocie. A ja byłem po prostu przekonany na 100%, że jakby ten Aatrox zginie. Ja nigdy nim w życiu nie grałem i z tego też powodu dość ciężko. Jakby nie rozkminiam umiejętności Aatroxa i chyba Zaka. Znaczy Zaka tak 3x3 rozkminiam, ale to tylko tyle, co zauważyłem, kiedy grał przeciwko mnie albo ze mną. O! Dobra. To zrobię sobie w takim razie... Wilki! Ej, w sumie jestem bardzo, bardzo ciekawy. Ej, serio, misiu. Na szczęście jakoś strasznie nie odstaje z poziomem. Wydaje mi się, że mimo to, że jakoś specjalnie... Wow... To kosi. Wydaje mi się, że mimo tego, że jakoś specjalnie nie koszę, jeżeli chodzi o umiejętności, to mimo tego i tak daję sobie względnie radę. To go zdecydowanie nie spowalnia. I to pewnie też go nie spowolni. O, bardzo fajnie, bo poszedł double kill. Aha, i da przecinaj drużyny także. Oj! O, fuck. Ej, koleś jest serio mocny. Ile on jest? 5-0-1? No dobra. Chyba faktycznie nie do końca ktoś na... Nie do końca ktoś przeciwko komu można od tak sobie wklejać na środek. But happens, what can I say? Mogłem sobie zbudować już drugie buty. A, może pójdę na górę. Nie, góra jest już zaraz obstawiona przez Mastera, więc pewnie wracam sobie na spokojnie do dżungli. Najgorsze jest to, że w tym momencie nie mamy takiego zwykłego supporta, takiego supporta. I przez to nikt się nie poczuwa do... Nikt się nie poczuwa do wardowania niczego. Także nie mamy absolutnie żadnej wizji poza tą koło linii Diany, która po prostu, no wiecie, no jak to ktoś, kto gra na midlane, musi sobie to wszystko ładnie owardować, bo inaczej jest słabo. Postaram się to zrobić bez smite'a. Dobra. Masz swojego blue. I ruszamy dalej kosić dżunglę. A najgorsze jest to, że ten Talon naprawdę jest mocny. W sensie, nie wiem, kto tyle razy od niego zginął, ale no, być może ja w sumie, bo już mam 3 zgony. Więc niewykluczone, że to właśnie moja sprawka, że ma na koncie tyle zabójstw. Jestem ciekawy, czy on jest w stanie ją zrobić pod turretem. Na bocie jest nieciekawa sytuacja w sumie. Teraz pytanie, on chyba zwiał. No to dobra, my w takim razie... Aha, no tak, ma tu Warda bez najmniejszej wątpliwości, więc pójdziemy sobie na bota i postaramy się coś tam spróbować zgarnąć. Oj, nie ma. Poszedł flash. Poszło coś innego jeszcze. Dobra, w takim razie nie ma sensu chase'ować, bo poszedł na pewno flash od Ashy, poszedł ult od Ashy, do tego idzie tu Aatrox, misiu, więc lepiej się cofnij. Dobra, ale co sobie dalej farmić. Ciekawe, od czego narasta ta furia, czy od obrażeń, czy... Tak, od obrażeń zdecydowanie. Ale to w sumie fajne, czyli jeżeli się ma wystarczająco dużo rage'a wbitego, to tej formy smoka można używać... Czyli ta forma smoka nawet nie ma cooldowna? Ej, to w sumie mega fajnie. Ja do tej pory w sumie Shivaną grałem raz, więc... Serio, nie oczekujcie ode mnie nie wiadomo czego. Ja i tak, jakby wiecie, nagrywam to sobie akurat, bo nie wiem, mam ochotę. Tak jest! Nie ma to jak Chase'y. Proszę. Aha, bo Sejuani zdążyła wrócić, a biedny Mordekaiser został niestety sam. Dobra, czy mnie stać? Nie, na maleta mnie stać potrzebuje 1,5 kafla na to, więc pójdziemy sobie dalej pofarmić. Można by było zgarnąć bot lane. Czy u nas wszyscy na pewno grają? No takie wrażenie, jakby było 4 na 5, chociaż może to być tylko taka mała...
Jakby, nie wiem, może tak wcale nie być. Shyvana Pro Jungler, jest! Wiedziałem, że w końcu wjedzie na mnie. Oh, god dang it. Dobra. Noob! Ja się na niego zdecydowanie boję wklejać. Zwłaszcza z taką ilością zdrowia. Noob retard! No, w sumie może ma rację. Ja faktycznie nie będę ukrywał, że pro junglerem nie jestem. Ale robię co mogę, tak? Staram się, a to najważniejsze. Jeszcze teraz mu zabiorę farmę. Czekajcie. Czekam na jego rage, jak jeszcze zostanie bez farmy. Dobra, w takim razie cofamy. Już mamy na to, czy nie? Na mulata jeszcze nie mamy. Kupimy sobie Fage'a, kupimy sobie buty. Buty będą spoko zapewne. Tylko nie te, tylko Tabi. I wracamy na środek, czy na mida, na bota, na bota. Dozbieramy na muleta i będzie myślę całkiem okej. I teraz patrzcie na pro super i który ma wardy. O, tam widzę na górze jest... Oj, koleżanko. Dobra, jeden rozwalony. I teraz ciekawe, czy uda się jeszcze... Uda się! Tak jest! Te chase'y. Można w tym momencie na przykład zrobić smoka. Tak mi się wydaje, tylko jeszcze trzeba by było to popchnąć, żeby nikt nas tu nie zauważył. Czas zacząć zbierać Rage'a. Z tą drużyną na pewno będzie prosto zbierać Rage'a. Tak jest! Super proganki, chodźcie na Mega Hyper Drake'a. Ponieważ oni są głównie na górze. Czy co, nie pójdziecie? Jakie lamusy! Proszę, aha, może go nie być. Nie, jest. Jego sam pewnie nie zrobię, mam 790 obrażeń, chociaż kurde, schodzi całkiem ładnie. Nie powiem, że nie, please. Nyga. No, dobra, mamy naszego Drake'a, cofamy się, mamy chyba na maleta w tym momencie. I cóż, ta akcja na botlane zdecydowanie utwierdza mnie w przekonaniu, że nie umiem grać Shyvaną, aczkolwiek bardzo bym chciał się nauczyć, jako że Shyvana od zawsze była postacią, którą bardzo chciałem grać. W takim razie, co teraz? Pewnie coś w rodzaju Aegisa. Myślę, że kolejny kamyczek na zdrowie będzie jak najbardziej na miejscu. 2500 życia w końcu piechotą nie chodzi. Uświadommy Dianę, że może sobie wziąć Blue. Chyba do tego mnie już nie potrzebuje, ale na wszelki wypadek tam pójdę, na przykład na wypadek... Na wszelki wypadek, nawet na wypadek. Okej, okay, to by trzeba było pomóc temu super flaszującemu się przez ścianę i żeby uciec. Boże. A najgorsze jest to, jak ludzie łapią Rage'a, mimo tego, że sami grają naprawdę słabo. All fuck you. Oh yeah! Trzeba by, nie wiem, zwardować Barona powoli. O, idzie Aatrox. Czy ja z nim mogę walczyć? No, uciekasz. To jest Talon. O tak! To było po prostu kozackie! Ta forma smoka po prostu zmieniła przebieg gry. Dobra, moja wina. Myślałem, że to ma trochę większy, jakby większy zasięg. Ale jak widzicie, mimo wszystko Shyvana, która w jakiś tam sposób jest dość mocno tankowata, naprawdę potrafi robić sporo dla swojego zespołu. Dobra, ja w tym momencie postaram się zrobić tą wieżę. Myślę, że mam spore szanse, chyba że ktoś tu zaraz przylezie. Rengar. Nie, mogę się z nim w sumie lać, nie ma spiny. Ha, ale mega. Tankowata Shyvana jest tak mega kozacka.
Nikt nie podejrzewa, że tak jakby udało... Jakby każdy myśli, że ją zrobi na lajcie, ona tak naprawdę... Chociaż w sumie Rengar powinien odpuścić, tak? Reporter retard Urgot. Tak, każdy myśli właśnie, że powinien odpuścić, ponieważ... Znaczy, nikt nie myśli, że powinien odpuścić, bo na pewno mu się uda ją zrobić, a tak naprawdę jest to o wiele cięższe, niż by się mogło wydawać. Ciekawe, czy tego Rage'a się traci, jeżeli się nie podejmuje żadnych akcji. Nie, myślę, że nie. Dobra, więc co dalej? Na razie nie było jeszcze żadnego takiego porządnego teamfightu. Na razie wszystko to jest jeszcze kwestia takich jakby pojedynczych wyłapywań poszczególnych ludków. Chodź tu, misiu. Nawet ty nie możesz dać mi rady. Dobra. Serio? Nie wierzę. Jednak chyba koleś jest za dobry. Chwila, ile on mi zadał obrażeń? Kurde, ile on tego wsadził. Trzeba jeszcze bardziej pójść w armora. To zbudujemy to i zbudujemy sobie na przykład... Całkiem spoko itemem pewnie będzie Thornmail. Ja strasznie osobiście go lubię. I myślę, że może być naprawdę przydatny. Do tego jakaś Atma na przykład. Bo to, jak już zbuduję Thornmaila, to Atma może być naprawdę fajna, ponieważ... z Thornmailem... Gdzie to w ogóle jest? Armor... Thornmail... 260... 260 armora, z czego Atma weźmie... O, mamy Ace. Bo to się skaluje z życiem, ze zdrowiem, a nie z armorem. No nic, trudno. Można by robić Barona. Myślę, że dalibyśmy radę. Chociaż może nie. Nie, chyba trochę się jeszcze za bardzo boję. Chyba się za bardzo cykam. Dobra. W takim razie pociskamy sobie na lajcie na Reda. Najgorsze jest to, że nawet nie mam pojęcia, ile ta gra już trwa. Nie mogę tego w żaden sposób skontrolować. Ponieważ okienko Mirilisa, które pokazuje mi FPS-y i czy w ogóle się gra nagrywa, zasłania mi całkowicie timer. Tam powinienem raczej iść na środek i... tam już ktoś idzie w sumie, więc nie ma spiny. Dobra, także z pierwszych, tak jakby... Z pierwszych chwil jako Shyvana z przekonaniem mogę stwierdzić, że jest naprawdę fajna, jeżeli się w nią pójdzie trochę bardziej w tanka. Ponieważ jest nie do zarąbania, tak naprawdę. Tam właśnie zaraz i zginie na 90%. Chociaż on jest pro istopa, który kupuje dużo wardów. Tylko bad Shyvana has a problem. O, to było fajne, skoro oni robią w dwójkę talona, naprawdę fajne. Ciekawe, ile w ogóle jest. Jestem 4-4-3-7-6-2 mordę. Kurde, no moja drużyna sobie naprawdę fajnie radzi. Myślałem, że... Tak, kurde, wiedziałem. Jakżeby inaczej. Dobra, chodźmy na tą Aszkę na dole. Ona puściła strzałę, więc teraz nie za bardzo ma możliwość sprawdzenia, co, gdzie i jak. A my możemy w tym momencie gracko tutaj przejść. Dostałem na ryj Aroa. Okej. No i fajnie. Aszka chyba też trochę za bardzo polega na swoim szczęściu. Bo niech ktoś tak nafidował strasznie. Myślę, że Aatrox i Talon. Nie, Aatrox nie, w ogóle Talon tylko strasznie. Aatrox jest marny moim zdaniem, w ogóle jako champion. Jeszcze nie widziałem Aatroxa, który by kosił. Nawet Aatrox, który był 20, załóżmy 5. W momencie, w którym się wszyscy na nim sfokusowali, załóżmy, nie wiem, koło 30 którejś minuty, po prostu wymiękł. Nie był w stanie przetrzymać takiego zmasowanego naporu. Ile w tym momencie ma smite? 880. Okej. I Drake jest w tym momencie nasz. To by się serio przydało kupić parę wardów i myślę, że jeżeli zbuduję jeszcze, załóżmy, jeden taki potężny, znaczy poważny, duży item, to po prostu sam zacznę te wardy kupować, ponieważ jako super pro support widzę wiele korzyści, które właśnie płyną z tego, że mapa jest towardowana, chociażby to, że jesteśmy w stanie ustrzec się przed pułapką, na przykład przy Baronie.
też dość często trafiam na supportów lepszych po prostu ode mnie. Dobra, pójdziemy zrobić sobie wraithy. Okej, okay, widzę, dziękuję za ostrzeżenie. Dobra, to zrobione, pójdziemy teraz na golemy. W sumie jestem ciekawy, jak to działa, czy jeżeli... Jakby w jakich okolicznościach mapa pokazuje nam, że jakieś stworki w dżungli przeciwnika się zrespiły. Dobra. Tak, mam tam pójść? Okej, tylko zrobię reda jeszcze. O, redżok będzie bardzo fajny. Dobra. I w tym momencie wracamy na środek. Można by było w sumie pójść do sklepu, jako że dysponujemy potężnymi zapasami gotówki. O! O! To mi się podoba bardzo. To mi się bardzo podoba. Koleś w tym momencie ma tego swojego Guardian Angela cudownego. Dobra, ty jesteś moja, nie zabierzcie mi jej! Kurde, nie! Ale to w sumie nie jego wina, bo on rzucił tego swojego ulta, w sensie Mordekaiser, i on nie kontroluje tego, jakie obrażenia jakby od tego wlatują. Dobra, w tym momencie możemy wrócić w sumie. Możemy się wrócić, nie, dobra, popchnijmy jeszcze jedną wieżę i się będziemy wracać. Bo naprawdę, jeżeli chodzi o gotówkę, to coś tam nagromadziliśmy. Aha, tu już wieży nie ma. No to bierzemy sobie inhiba. Chociaż w sumie 2 sekundy do Atroxa to trochę... Ty jesteś mój kolego. Albo i nie. Wow. Nie, to zdecydowanie już nie jest coś dla mnie. Jak będę musiał, to się będę się ratował ucieczką jako... O, dammit. Za dużo slowa. Do tego Silence, więc nie miałem nawet jak przemienić w tego uroczego smoczka. Zobaczmy, od czego zginęliśmy. No jak zwykle głównie Talon, więc jak powiedziałem, pójdziemy sobie w tego Thornmaila. Myślę, że będzie naprawdę bardzo fajnym itemem. Możemy go kupić nawet od razu. I w tym momencie Talon może nam, no krótko mówiąc, postać, jako że kiedy będzie chciał nas zabić, to zabije najzwyczajniej na świecie sam siebie. A tu wypadałoby jeszcze pewnie pójść trochę w życie, jako że idziemy już takiego full tanka. Obiecałem, że będę kupował wardę, ale mi się w sumie nie chce. Co by tu można jeszcze kupić? A, warmok będzie okej, okay, tak mi się wydaje. Shyvana sama w sobie jest całkiem fajnym źródłem damage'u, więc na spokojnie możemy zostawić z takim, jaki ma. Najwyżej potem sprzedamy Madrydę i kupimy sobie jakiegoś Blood Tristera. Z czym to się w ogóle skaluje? To się skaluje z obrażeniami. To też z obrażeniami, czyli pewnie jakbyśmy już coś kupowali, to byśmy kupili sobie coś bardziej w kierunku... Co ma takie wielkie obrażenia? A nie Blood Trister właśnie? Chyba tak. Wydaje mi się, że jak najbardziej Blood Trister. Dobra, dobra. Chodź, misiu. No, Talon, wracaj tu, kotku. Dobra, kto tu jest mniej tankowaty? Rengar, zdecydowanie. Ty będziesz moim celem, chłoptasiu. Czy on się tu pojawi zaraz, czy nie? A, kurde, jaki frajer. O, come on. Waszą dwójkę też mogę robić, nie ma sprawy. Jeden. Oj, chyba przekombinowałem, fuck. Byłem pewny, że mi się uda. Od Ashy dostałem też zwykłe. No, niestety, dobra. Czy będzie noob? Nie, Diana GoBot. Gdzie jest noob Shyvana? Ci ludzie naprawdę są beznadziejni. Ja się spodziewam takiego ładnego. Shyvana noob again? Ace? O, fajnie. Czyli Ash stwierdziła, że jest już bezpieczna i może spokojnie robić całą naszą ekipę. Natomiast okazało się, że niespecjalnie. Teraz trzeba by go ostrzec przed Talonem. Ale może wie, co robi. W sumie Talon... Najgorsze byłoby, jakby Talon potrafił stać się niewidzialny, jakby był takim full, po prostu mega ninja. To już by było przekosmicznie przekozaczone.
Master jeden kontra... O, zaczyna się jeden kontra jeden. Żeby sobie udowodnić, kto lepiej gra w tę grę. Chociaż w sumie Master nie jest nafidowany u nas. Master jest 8-6-5. Wręcz 14-5-3, no to okej. Okay. Jeden kontra jeden chyba nie było do końca... chyba nie do końca by oddawało umiejętności graczy, którzy mają kompletnie inne wyniki w tej grze. Bo Talon ma pewnie full builda. Nie, nie ma jeszcze full builda. Ma Hydrę. Fajna gierka w sumie. Wydaje mi się, że raczej na 100% ją wygramy. Chociaż nie ma co tak naprawdę uprzedzać faktów. Ja bym sobie poszedł zrobić smoka jeszcze. Do Warmoga i tak potrzebuję w tym momencie prawie 2000. Więc w sumie anyway. I daję Warmog 1000 zdrowia. Serio sporo. Ile daje teraz Smite? 940. W ogóle jestem ciekawy, czy ja mam w masterkach na tej Shivanie to, że za każdym razem, kiedy używasz Smite'a, dostajesz dodatkowe złoto. Okej. Wow! Dobra, jeden dla mnie. Może być. No i tak naprawdę w tym momencie to już jest... Nie wiem, czy już będzie GG, ale nawet jeżeli nie, to i tak mamy spore szanse na to, żeby na przykład wziąć obie wieże Nexusa. Ej, ale serio, to są tacy spinacze, tak nienawidzę grać. Słuchajcie, ta gra jest dla mnie naprawdę fajna, z jednym tylko tak jakby wyjątkiem. Nienawidzę tej społeczności. W sensie, nie mówię teraz o wszystkich, ale naprawdę są ludzie, którzy tak nie rozumieją, na czym polega dobra zabawa. Nie rozumiem tego kompletnie. Dobra, w takim razie to już będzie naprawdę GG. Myślę, że możemy sobie się jeszcze pobawić w rozwalanie na przykład... Na przykład takiej Ashki. Shivana poszła i możemy dokończyć jeszcze na szybko. Dobra, w takim razie GG, dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w przyszłych materiałach z LoL'a. Trzymajcie się, na razie.